Mateusz Kaniowski, Zbigniew Bartman, który, uwaga, nie wygrał w normalny sposób, tylko tak pięknie udusił. No to było coś niesamowitego. Bulldog. Nie no, z tym pięknie bez przesady, ale jakby w ostatnich 3 czy 4 tygodniach, jak się przygotowywałem do tej walki, to odbiłem tą walkę w swojej głowie może z 1000 razy, ale w żadnym z tych scenariuszy nie wygrałem przez duszenie, także śmiesznie, fajnie. Jeszcze nie takie normalne za plecu, że wiecie, normalnie przypięte Mataleo, tylko to był bulldog taki siłowy, tam urywałeś głowę. No, jakby starałem się zrobić co mogę, co potrafię, także jakby na parter poświęciliśmy najmniej czasu, dlatego tym bardziej nie spodziewałem się, że skończy się ta walka w parterze, ale fajnie, że to się udało. Dobrze, natomiast czy zaskoczył Cię Tomek Hajt o tym, jak szedł w pierwszej rundzie, ponieważ miałeś duże kłopoty w pewnym momencie? Nie, generalnie wiedzieliśmy, że Tomek musi szukać swojej szansy w pierwszej rundzie, bo na dystansie 3 rund będzie mu bardzo ciężko, więc ja spodziewałem się takiego no, ataku, jak wygłodniały tygrys na ranną zwierzynę, że się rzuci. Dlatego też bardzo spokojnie starałem się zacząć, nie atakowałem, chciałem trochę zaznaczyć swoją obecność, ale nie szaleć. Tomek się na mnie rzucił, był pewien moment, że tam z 2 razy wyłapałem, ale tak bym powiedział bezpiecznie wyłapałem i no był moment, gdzie żeśmy trochę poklinczowali, troszeczkę było intensywnie, mój narożnik miał do mnie pretensje, że nie słuchałem, ale proszę mi wierzyć, że w pierwszej rundzie jak zaczyna powietrza brakować, to ciężko jest słuchać, szczególnie w pierwszej walce, ale myślę, że ogólnie nie było dramatu. Natomiast w momencie, kiedy przetrwałeś ten najtrudniejszy moment, przeatakowałeś i właśnie zwróciliśmy tę uwagę komentując to starcie, że zacząłeś czuć, że Tomek ma coraz mniej tlenu i ty ruszyłeś wtedy, szedłeś cios za ciosem i odbiegłeś wręcz za nim po tej klatce. Tak, i to kolejny zarzut, który dostałem ze swojego narożnika. To było dobre. I za nim biegłem. No właśnie fajnie, nie dałeś mu nawet sekundy odpocząć. Ale tak, widziałem, że tam z 2 razy takim podbródkowym trafiłem Tomka i on wtedy chyba nabrał wątpliwości i troszkę stracił animuszu, więc wiedziałem, że to jest ten moment, że jak go docisnę, przycisnę, to będę mógł znaleźć swoją szansę w tym. Zresztą później zaczął mnie klinczować, łapać, bo wiedział, że już po pierwsze brakuje mu tlenu, a po drugie, no, że jakby jestem w natarciu. Okej, czy czymś Cię zaskoczył Tomek? Bo powiedziałeś, że byłeś gotowy na to, że on tak zaatakuje, tak, to była jego szansa. Że tak zaatakuje, ale może nie do końca spodziewałem się, że będzie tak zaciekły i zawzięty. Jakby pokazał charakter górala, widać, że to góral z krwi i kości. Mam do niego naprawdę mega szacunek, po pierwsze za to, że podjął się walki, po drugie za to, jak się do niej przygotował i co pokazał w klatce, bo naprawdę, tak jak sam powiedziałeś, był moment, w którym miałem gorąco, ale udało mi się to opanować. Wielki szacun dla Tomka i naprawdę za wielkie waleczne serce, jak powiedziałem, tygrys rzucił się na zwierzynę. Znaczy, wiesz, ale co? Tym razem zwierzyna się okazała też agresywna. Powiem Ci więcej, my się tam zastanawialiśmy, czy sędzia zaraz nie będzie Cię przerywać. Był taki moment, gdzie Ty naprawdę sporo inkasowałeś, być może na gardę, ale stałeś tam pod siatką, nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, i on chyba kolanami Cię tak mocno bił. Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, którym ciosem on sprawił, że Ty byłeś tak przez chwilę taki, wiesz, mocno tylko się broniący. Nie, raczej nie przypominam sobie tego. Pamiętam, że trzymaliśmy się w tej gardzie, on tam próbował tymi kolanami, ale te kolana raczej nie robiły krzywdy. Nie robiły, nie docierały nawet generalnie. No. Nie ma śladu. Pokazać mi się nie przyjmę, a pracowałem nad nimi. No i bardzo dobrze. Nie ma śladu, także spoko, ale on tam kolanami, a ja go zaznaczałem na żeberko tutaj. Tak, żeby trafiłeś sporo razy. Też zaznaczyć swoją obecność, no, że to nie jest tak, że tylko on tam pod tą siatką wojuje. Dobrze, powiedz mi, w którym momencie poczułeś, że przełamujesz Tomka? Co, tak jak wspominałem, wydaje mi się, że w drugiej rundzie był taki moment, że go trafiłem. Też złapaliśmy się jakoś tak w klinczu, a ja go 2 razy od spodu trafiłem, raz prawym, raz lewym podbródkiem i to tak chyba dobrze złapał. I on wtedy tak odskoczył i zaczął tak boczkiem uciekać i wtedy zrozumiałem, że okej, to jest ten moment, w którym trzeba docisnąć, bo chyba zajrzał strach w oczy. Okej. Okay. W parterze była taka sytuacja, kiedy on leżał z pleców i próbował Cię kopnąć pedalami, czyli kopnięciem z pleców na głowę i tam był w miarę blisko, ale Ty nie bałeś się tego w ogóle, przyszedłeś pozycję, no i to duszenie zapięte automatem, czyli mówisz, że nie trenowałeś za dużo tego, a jednak weszło automatycznie. Nie, ale generalnie... Co za uśmiech? Uśmiech dlatego, bo taką anegdotkę, jak zaczynałem ćwiczyć pierwsze próby obrony przed obaleniem, to robiłem to z Denisem Labrygą. No to wyobraźcie to sobie, jak mnie na treningu wcisnął w siatkę, wgniótł mnie w nią, to dobrze, że ona ma kratki, że przez nie nie przeszedłem. Bo następnego dnia, jak wróciłem do domu po treningu, moja partnerka mnie zobaczyła, jak szedłem spać do łóżka, to całe plecy miałem sine, pośladki, plecy, wszystko sine.
No i dlatego dzisiaj, jak mnie tam Tomek trzymał, doduszał, to jakby tego specjalnie nie czułem, tak samo tych kopnięć. I śmieję się dlatego i dlatego tą anegdotę o Denisie opowiadam, bo był taki moment, że udało mi się uwolnić i wskoczyłem mu na barana i też to duszenie próbowałem założyć. Oczywiście przez chwilę mi się udało, a potem mnie zrzucił jak robaka z pleców i No i wydaje mi się, że to jakby zostało mi w głowie to właśnie duszenie i stąd dzisiaj, jak zobaczyłem swoją szansę, tym bardziej, że ja go trzymałem od góry, on mnie trzymał za nogi, Tomek nic nie robił, więc jak uwolniłem nogi, no to od razu poszedłem, mówię, spróbujemy duszenia, bo tu nawet nie miałem jak go bić, głowę schował. Błażej Augustyn za to wygrał z Dominikiem Pudzianowskim, ba, pokazał się naprawdę ze świetnej strony. Waga, w miarę, czy to by była szybka, może nie tyle, że zemsta, co szybki rewanż piłkarsko-siatkarski? Wydaje mi się, że jeszcze nie na tym etapie, bo pamiętajmy o tym, że Błażej dużo dłużej trenuje sporty walki ode mnie. Z tego co wiem, to już od ponad 3 lat, a ostatnie 4 miesiące to się intensywnie szykował. Także no na razie to nie mój kaliber, bo dajcie mi chwilę czasu, podciągnę jeszcze swoje umiejętności, wtedy będziemy o tym rozmawiać. Tak Zbyszku, ale we Free Fightach ludzie uwielbiają to, kiedy ktoś kogoś wyzywa do walki. Pytanie, z kim ty oprócz Spiridionowa chciałbyś zawalczyć? Spokojnie. Myślę, że niedługo takie komunikaty też padną. Tak, ale czy na przykład rozmawiałeś z jakimś sportowcem z innej dyscypliny już? Coś takiego się działo? Tak, z innej dyscypliny. Jakiej? Indywidualnej tym razem, więc więcej zdradzać nie będę. Lekkoatletyka? Nie wiem. No dawaj. Też indywidualny sport. Ale ludzie chcą mieć taki smaczek, żebyśmy mogli postrzelać. Mają smaczek, no to teraz mają o czym rozmawiać, debatować. Lekkoatletyka, nie wiem, inny sport, no kajak. Dobra, to lekko. Wiosłem byś dostał u dzieci, to podoczem. I narciarskie, no jest dużo różnych sportów indywidualnych, no spokojnie. Zastanawiam się również dobór twojego utworu. Nie spodziewałem się, że wyjdziesz do takiego utworu firmy. PEI firmy, bo tam obecność PEI dla mnie była kluczowa. Kluczowa, tak. Dokładnie tak. To jest zupełnie inny utwór z PEI-ą i bez niego. To taki sentyment dla mnie trochę, bo Ryśka po pierwsze miałem okazję poznać, jak byłem u Kuby Wojewódzkiego ładnych parę lat temu, a po drugie zawsze jego piosenka, właśnie ta piosenka z firmą, leciała u nas w szatni przed meczami reprezentacyjnymi i zawsze nas dobrze do spotkań nastawiała, także mówię... O proszę, jakie ciekawostki. Wracam na Torwar, która jest dla mnie typowo siatkarska, grałem tutaj z Politechniką Warszawa, grałem tu z reprezentacją przeciwko Brazylii, więc mówię, wracamy też do korzeni i do piosenki, którą otwieraliśmy mecz w reprezentacji w szatni. A zastanawiałem się, czy ty chcesz po prostu ten twór komuś przekazać, jakimś widzom, którzy w ciebie nie wierzyli, albo komuś, kto cię hejtował w internecie? Też. No jakby ta piosenka, wydaje mi się, w pewnym wymiarze nawet jest symboliczna i pokazuje, że mamy swoje życie, robimy w tym życiu to, co uważamy za słuszne, a opinie innych ludzi, szczególnie za naszymi plecami, są naprawdę nieistotne. Czyli chcesz mi powiedzieć, że coś takiego się działo w twoim życiu ostatnio? Nie, generalnie. Dobrze, jak ocenisz sobie od 1 do 10? I to jest ostatnie pytanie, więc się skup i uwaga, Zbigniew Bartman ocenia samego siebie na? 6 z plusem. Od 1 do 10? Od 1 do 10, 6 z plusem. Dobrze. Bardzo dziękuję i gratuluję zwycięstwa. Dzięki.